No do wszystkiego się dojrzewa, mi się wydaje. No ja dojrzałem do tego, dorosłem do tego, żeby sobie takiego miejsca poszukać. Takiego miejsca, gdzie można się wyciszyć, można się skupić na jednej rzeczy tylko. No i mamy takie miejsce, uciekamy do niego, jak tylko mamy chwilę czasu. Ja zacząłem się interesować właśnie zielarstwem. Między innymi robię nalewki ziołowe i wyciągi olejowe z ziół i same zioła i tak dalej. Także jest to fantastyczna dyscyplina i ogromny gmach jakby wiedzy kompletnie zapomnianej. I jest przyjemnością, to sobie odkrywam wszystko. Wbrew pozorom świetną robię z dzikich czereśni, ale też świetną naprawdę. Ze śliwek, genialna wychodzi, więc też z naszych ekologicznych. I robię też różnego rodzaju mieszanki nalewkowe. Na przykład ostatnio zrobiłem z płatków kwiatu głogu i płatków jaśminowca, na przykład coś takiego. To bardzo jest fajne w smaku i w zapachu. No i tak eksperymentuję, co roku odkrywamy nowe zioła, co roku odkrywamy nowe nalewki. To jest proces, trwa. Sprawia mi wielką przyjemność obdarowywanie tymi nalewkami jakby przyjaciół najbliższych, no bo to jest nie coś, co kupiłem, poszedłem do sklepu, tylko coś, co zrobiłem, coś, co musiało wyleżeć tam w piwnicy te przynajmniej parę miesięcy, jeżeli nie parę lat. I to coś, co naprawdę ma fantastyczny smak, zapach, kolor. Robię to wszystko z owoców i jakby z roślin ekologicznych, także to jest fajne, bo takich rzeczy się nie kupi, mi się wydaje, żadne pieniądze na świecie.